Hej, cześć, siemanko, z tej strony Muzyka.pl, witam was serdecznie na kolejnej reakcji na kanale. Raz o Kekel Crash, Xavito na kamerze, pada to o 12 na YouTube, ale dużo emocji mną włada, tak? 50 tysięcy subskrypcji, widzowie, to nie jest mała liczba na kanale, więc z tego miejsca chciałem wam bardzo, bardzo, bardzo podziękować. Z tej okazji dzisiaj 4 odcinki, mała seria, maraton MTV. Na pierwszy właśnie ogień o Kekel. Później, nie będę wam spoilerował, ale mam już kilka pomysłów na dzisiejsze odcinki. I co, zostawcie suba, lajka i komentarz, bo lecimy po 100 koła. O Kekel Crash, widziałem, że snipecik latał, widziałem na Instagramie, ludzie mnie tam coś oznaczali, wysyłali, ale ja jak zwykle nie słucham. Zawsze sobie zostawiam przyciuteńko na odcinek. No i sprawdzimy sobie, jak to brzmi, jak to wygląda, jak to wszystko płynie. Widzę, że chyba nie zdążę, więc pewnie 14:10 widzicie ten odcinek, może 11. Ale lecimy dalej, sprawdzamy i zaczynamy dzisiejszy dzień. Okekel Crash na pierwszy ogień. Tyle. Kolejny Okekel, wszystkie numery praktycznie od nie pamiętam kiedy są na kanale, więc kontynuujemy ten trend i lecimy z tym. Okekel Crash. Let's go. Let's fucking go. Jesteś tak jak Crash, bo rozbijasz się na zerze. Rzucałem ciuchy z lumpa, zanim byłem raperem. Rzucałem ci już z dumpa, zanim... Ja też tak kiedyś robiłem. Kiedyś w ogóle zrobiłem takie LPU stary, że kupiłem bluzę z Celtic Glasgow za na wagę za 6 zł i sprzedałem za 80 na Vinted. Like bro, this is what I call business, you know? Crash, bo rozbijasz się na zerze. Rzucałem ciuchy z lumpa, zanim byłem raperem. Okej. Okay. 1000 to nie 1000 zł, to kosztuje kurwa o wiele więcej. 1000 to nie 1000 zł, taka gra słów, bo 1000 to jest to 1000 po niemiecku, nie? Więc no i dobra, sęk. To jest właśnie 1000 mixer. Yeah. Jesteś tak jak Crash, bo rozbijasz się na zerze. Rzucałem ciuchy z lumpa, zanim byłem raperem. Wciska chodzący żart, ale nikt się ty nie śmieje. Przy niej jest pedałem, przy ziomach chce być fakerem. Sorry Twitch for this world. Co on ty nawet dał? Żart, ale nikt się ty nie śmieje. Przy niej jest pedałem, przy ziomach chce być fakerem. A okej, got it. No są takie ziomeczki, to jest akurat częsty wypadek, nie? Bez kitu. Ale nikt się ty nie śmieje. Przy niej jest pedałem, przy ziomach chce być fakerem. Bratu boli ręka, a mu pękło coś wyszczęce. Obok rozkliniacze, nie siedzimy na haferze. Beat jest kozak, tak szczerze, kto robi beat? Champion Wavy? Champion Wavy, no bro, KR. Ten duet jest nie do zatrzymania, nie? Bidy z kozak akurat. Lidenka, a mu pękło coś wyszczęce. Obok rozkliniacze, nie siedzimy na haferze. Mocne typy nigdy nie mówią, że są mocnymi. Kim są prawdę ci powiedzą, tylko burdelu dziwki. Dziwki w burdelu powiedzą, jaka jest prawda? Nie, nigdy nie byłem w burdelu, widzę. W sensie byłem w burdelu, ale nie korzystałem z usług, więc nie gadałem z tymi kobietami pięknymi. Więc nie wiem tak szczerze, ale... Może tak jest. To jest KR na klipie? Ale Swager. I Westcik na klipie. Są mocnymi, kim są prawdę ci powiedzą, tylko burdelu dziwki. Przecież to widać wyszło, mogę być ich enemy. Kojarzę typa z Ryja, bo znam kilka meneli. Duży przypływ mamony, parabola poszła w zenit. Oddawaj co tam leżysz, bo każdemu zna się śmieszy. Straciłem coś na ich sposobie, odrobiłem ich sposobem. Zaszłem ją na jedną nockę, więc straciłam je na dobre. Męską dziwką jesteś, bo wybaczasz dalej głupiej sukces. Wyspiłeś się w ich... Wybaczanie, nie wybaczajcie widzowie. No, no more love, no hard feelings. Wiesz o co chodzi? Show no love widzowie. Nie dawajcie drugich szans, nie? Nie wchodźcie dwa razy do tej samej rzeki i nie powielajcie błędów. Wiesz o co chodzi? Jakby just bądźcie konsekwentni. Jak powiedzieliście A, to mówcie też B. Jakby trzymajcie się decyzji podjętej, nie? Jakby nie zapominajcie o tym. Like, bro, just. Styl życia skurwiel. Mnie na dobre, męską dziwką jesteś, bo wybaczasz dalej głupiej sukces. Wyspiłeś się w ich chacie, a na starcie wybuchłeś. Jesteś tak jak Crash, bo rozbijasz się na zerze. Rzucałem ciuchy z lumpa, zanim byłem raperem. Wszystko chodzący żart, ale nikt się ty nie śmieje. Przy niej jest pedałem, przy ziomach chce być fakerem. Bratu boli ręka, a mu pękło coś wyszczęce. Takie... Jakby flow to jest takie jego kurde, które nawija zwykle. Ale jest trochę takie bardziej, no, nie jest takie na rage'u, tylko to jest takie stonowane flow okkelowskie, że są takie bardziej melodyczne. Podoba mi się to, tak szczerze, fajnie to uderza. Dobę przy ziomach chce być fakerem. Bratu boli ręka, a mu pękło coś wyszczęce. Obok rozkliniacze, nie siedzimy na haferze. Mocne typy nigdy nie mówią, że są mocnymi. Kim są prawdę ci powiedzą, tylko burdelu dziwki. Chcę napisać romantyczny list, ale mam dwójkę z polskiego. Wytłumaczysz kim jestem, ale nie zrozumiem.
Chcę napisać, że mam też ten list, ale mam dwójkę z polskiego. Ale akurat baby z polskiego są dziwne, nie? Tak szczerze, baby z polskiego. Ja na przykład byłem bardzo dobrym uczniem w liceum z polskiego, a pani i tak mi dawała dwójki za to, że byłem sobą, nie? Za to, że nie chodziłem na lekcje i chodziłem sobie po liceum w zeszycie frekwencje, nie? I przez to one podcinają skrzydła, nie? Nawet jeśli jesteś dobrym graczem z polskiego, to kobiety z polskiego, one blokują rozwój, nie? Kobiety z polskiego są jak hejterzy, wiesz o co chodzi? Że one ci nie dają pełnego pola do popisu, w sensie dają ci pole do popisu, ale i tak, nawet jak zrobisz najlepszą rzecz na świecie, to cię blokują. Więc jakby do yourself, nieważne jaka jest ocena z polskiego, ważne co ci siedzi w serduchu i możesz pisać teksty, listy mocne i w ogóle są, like... Ocena z polskiego nie wykazuje niczego, nie bro, like... Nigdy. Napisać romantyczny list, ale mam dwójkę z polskiego. Chcę wytłumaczyć kim jestem, ale nie zrozumie nic z tego. Mało lada, numer, że chcę bardzo moją złotę. Niech przed napisaniem do mnie rozwinia płatności formę. Chcę za darmo, to jest dwa razy drożej. Żeby nie był za granicą, wie jak mieć mech w tych głowie. Podoba mi się to, tak szczerze, w sensie jakby... O, misbehave ma? Nie, ambush. Generalnie mi się podoba ten przelot. W sensie ten przelot jest według mnie kozacki. Jest taki fajny, melodyczny, wiesz o co chodzi? Jest taki... Holson, dawno nie mówiłem tego słowa, ale rozgrzewa sobie ducho trochę ten taki przelocik, wiesz co chodzi? Darmo to jest dwa razy drożej, żeby nie był za granicą, wie jak mieć mech w tych głowie. Zabierz się na wykrywać kłamstw. Daję sobie łapę, usiądź, że leci na hak. Jesteś tak jak klacz, bo rozbijasz się. No mało trochę tych zwrotek, w sensie trochę mnie boli, że te zwrotki są krótkie, jakby mostly refren jest w tym kawałku, taki refrenowy mocno. Myślę, że jakby podciągnął trochę zwrotki, że byłoby więcej zwrotki stricte, bo zwrotki są takie fajne, śmieszne, barsy tam są, jakby jeszcze były trochę dłuższe zwrotki i może jeden refren mniej, coś takiego, w sensie jakby zwrotki były bardziej takie długie, by mi chyba jeszcze bardziej się podobało, bo refren jest fajny, ale jakoś za krótki jest ten build-up do refrenu według mnie, jakby więcej byłyby takie zwrotki, jakby wiesz, dłuższe, pełniejsze, chyba lepiej by to wjeżdżało, IMO oczywiście. IMO! Rzucałem ciuchy z lumpa, zanim byłem raperem. Dziwka chodzący żart, ale nikt się ze mnie śmieje. Przy niej jest pedałem, przy ziomach chcę być fakerem. Bratu boli ręka, a mu pękło coś wyszczędzę. Obok rozklinia się, nie siedzimy na haferze. Mocne typy nigdy nie mówią, że są mocnymi. Kim są prawdę ci powiedzą, tylko burdelu dziwki. Thousand mixtape! Kiedy wychodzi? Pisze? Nie pisze. Nie jest napisany niestety. No fajny kawałek, w sensie... Jak mam to powiedzieć? Ja lubię ten przelot strasznie. Lubię ten lot na tym, że to jest takie... Niby to jest takie, wiesz, pokorne i emocjonalne, jak to zwykle u niego bywa na numerach. Ale at the same point jest takie to... Nie wiem, takie nie wiem. No rozgrzało mi serduszko trochę, wiesz o co chodzi? Takie... No wholesome, tak powiedziałem, w sensie przez to jaka jest melodia płynąca w tym kawałku, to jakoś dało mi to ciepełko do serca, wiesz o co chodzi? A nie jest tak, że on ma takiego rage'a jak zwykle, że wiesz, on kontra cały świat, tylko jest takie... Widać, że troszkę to, że coraz bardziej idzie to na szeroką skalę i coraz więcej jakby udaje mu się, wydaje mi się, że troszkę też jest szczęśliwszym człowiekiem z tego powodu i takim bardziej pewnym siebie, że sobie próbuje innych rzeczy, nie? Że nie musi stickować do tej samej wersji, którą był zawsze, wiesz o co chodzi? Tak mi się wydaje przynajmniej. No podobało mi się, tak szczerze, podobało mi się, jedyny minus tak i dla mnie, że nie było więcej zwrotek, tylko, no myślę, że nie wiem, chociaż po czwórce jeszcze dołożyć do zwrotek i może minus jeden refren i byłoby tak ciekawiej według mnie, nie? No bo tutaj dużo tego refrenu według mnie, może za dużo, tak mi się wydaje. Tyle, dajcie na co myślicie o kawałku, dajcie na co myślicie o reakcji i zostawcie się to w komentarzu. Ja lubię Kakela, jak on zarzuca takie wersje śmieszne typu o tym polskim, czy właśnie, no to nie był śmieszny wers akurat z rzucaniem, robieniem LPU z lumpa, bo to normalne i życiowe, to jest tak zwany hustler grind itp. itd. Ale to po prostu takie wersy, które mają podwójne znaczenie i może nie podwójne znaczenie, ale mają podwójne życie, że wyłączysz sobie kawałek i jakby wiesz, myślisz o ten wers, wiesz o co chodzi, like, lubię to jak to jest po prostu, bo ostatnio nawet w utworach takich mainstreamowych mocno, ale też to brakuje mi tego czegoś takiego, nie jestem po prostu spełniony słuchając tych kawałków, no. Tyle, pozdro, dajcie znać co wy myślicie i zostawcie wasz feedback w komentarzu. Dzięki za 50k, lecimy kurwa po 100. Essa!